XXI wiek to wiek mózgu, to jest wiek neurotechnologii, które zmienią nasze życie. W sumie stworzyłem 35 cyfrowych atlasów mózgu. Einstein miał ten obszar powiększony o 15%. Kroi się chyba około 10 mózgów z bardzo dużą rozdzielczością rzędu kilku mikronów. Czyli można powiedzieć, że podzielił się Pan Profesor swoim mózgiem z całym światem. Skąd w ogóle u Pana Profesora urodziła się potrzeba tworzenia takich atlasów? Potrzeby przeżycia. Bo jeżeli uda się zmodelować i skopiować ludzką świadomość, to przecież będzie prowadziło do nieśmiertelności. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Profesor Wiesław Nowiński. Jeden z najwybitniejszych polskich naukowców, przynajmniej taki tytuł uzyskał w 2012 roku, technolog, twórca niezwykle znanej na świecie cyfrowej mapy mózgu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do domu, bo jesteśmy w domu pana profesora. Miło mi. Jak słucha pan profesor rewelacji w prasie związanych z tym, że zaczynamy integrować, integrować ludzki mózg z technologiami, tworzymy Neuralink. Mówię tutaj o Elonie Masku, który chce z wykorzystaniem chipów szczepianych do ludzkiego mózgu wspierać osoby z niepełnosprawnością. Wierzy pan profesor, że my dojdziemy kiedyś do perfekcji w integracji ludzkiego mózgu z elektroniką? No na pewno zaczęliśmy przed neuralink, zaczęliśmy od stymulacji głębokiego mózgu do leczenia choroby Parkinsona i innych chorób mózgu, gdzie w mózg się implantuje elektrody, które stymulują pewne obszary głęboko w mózgu i dzięki temu są w stanie niwelować objawy typu na przykład drżenie. Pracowałem w tej dziedzinie z profesorem Bedabidem z Francji. On właściwie chyba uważany jest za ojca głębokiej stymulacji mózgu, a przynajmniej dla jądra zgórzowego, który jest głównym celem chirurgicznym. Poza tym też jest pionierem w robotyce neurochirurgicznej, nominowany do Nagrody Nobla, dostał Oscar, nie Oskara tylko Raskela Nagrodę, to jest amerykański Nobel, to my żeśmy głównie z profesorem Benabidem działali, on mi swoje dane bardzo unikalne udostępnił i mogłem budować nowe atlasy dzięki jego danym, typu na przykład probabilistyczne funkcjonalne atlasy, czyli wykorzystując Informacje z tych elektrod zaimplementowanych w mózgu można było określić rozkład funkcjonalny pewnych jądel. Także ta implantacja elektrod do mózgu to, to trwa od wielu, od wielu lat. Przy czym taka elektroda to, to jest pojedyncza, ma cztery kontakty i wyprowadzony jest z kabel na zewnątrz. Co zrobił Neurolink? To ma taki chip, który ma 1024 kanały. Nie jeden, tylko nie cztery, tylko 1024. I możemy stymulować czy czytać sygnały z wielu komórek. To oznacza, że będziemy w stanie perfekcyjniej wykorzystywać takie chipy do kierowania określonych komend? Na razie to, co zrobił Musk w zeszłym roku, był taki słynny eksperyment, że wszczepili to, ten chip małpie i małpa była w stanie kierować myślami grom komputerową, prawda? Czyli mówimy, myślami będziemy w stanie zmieniać rzeczywistość, ale zresztą za nieetycznie prowadzonym w pewien sposób. I to na pewno będzie prowadziło do tego, bo jak sobie wyobrazimy takie połączenie z, z drukowaniem w 3D, no to będzie można myślą tworzyć przedmioty, prawda? Więc to jest myślę w zasięgu już bliskim technologicznie. Przy czym pamiętajmy, to jest 1024, prawda? A mamy 100 miliardów komórek. Więc zanim będziemy w stanie stymulować tą część, na której nam zależy, to troszkę upłynie. Poza tym te komórki nie są pojedyncze, one są połączone w systemy, które działają dynamicznie. I dlatego są te duże projekty na temat mózgu, bo chcemy to zrozumieć. Tym niemniej no, jest to kierunek, który myślę, że będzie kontynuował się i pozwoli ludziom, którzy mają problemy na przykład z uszkodzonym kręgosłupem, że będą w stanie poruszać kończynami. Natomiast na długim horyzoncie czasowym sobie możemy wyobrazić, że jeżeli będziemy w stanie czytać na przykład sygnały ruchowe skory mózgowej, to już nam nie będą potrzebne nerwy kręgowe, nie będą nam potrzebne mięśnie i yy, będziemy mogli się bardzo szybko poruszać za pomocą myśli. Więc na pewno to brzmi atrakcyjnie. Czy myśli Pan Profesor, że dojdziemy do momentu, w którym sztuczne sieci neuronowe będą miały zdolność do odczuwania bólu? Prowadziliśmy my taką rozmowę też tutaj na naszym kanale z profesorem Duchem na temat tego, czy sztuczne sieci neuronowe mają zdolność do odczuwania bólu, czy będą miały w przyszłości. Wszystko zależy, jak one zostaną zaprojektowane, jak zostaną nazwane. Czy to będą sieci neuronowe, czy to będzie coś innego. Całe ciało nasze jest pokryte sensorami i te, i te czujniki oczywiście są połączone z korą mózgową. Jeżeli tego typu dane, czyli będziemy w stanie je pomierzyć, bo tego jest bardzo dużo. Jeżeli będziemy w stanie wprowadzić do sieci neuronowej, być może taka sieć będzie odczuwała, odczuwała to. Ale człowiek ma ból z reguły zlokalizowany. Sieć neuronowa nie ma czegoś takiego, jak ciało. Jak ona będzie odczuwała ból i, 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 i co będzie jej bólem, prawda? Więc yy, to musi moim zdaniem być coś innego. Natomiast yy, znowu technicznie, dlatego uważam, że mówię, przyszłość należy do ne neuronauk. Jeżeli zrozumiemy, jak mózg, w ogóle centralny układ nerwowy jest zbudowany, to przypuszczalnie takie rzeczy też będzie można zamodelować. Jak pan profesor patrzy na rozwój sztucznych sieci neuronowych, to bardziej czuje pan profesor fascynację czy przerażenie? Jest to po prostu naturalny postęp ludzkości, który jest fascynujący. Natomiast wykorzystanie postępu zależy od ludzkości. Niestety ludzkość nie zawsze dorasta do tego, żeby w odpowiedni sposób wykorzystywać swoje osiągnięcia. No i to może budzić przerażenie. Więc myślę, że. To, co obserwujemy ostatnio sztucznej inteligencji, zwłaszcza w, w, w ciągu ostatniego niecałego roku, y, to już jest kolejna rewolucja, która, y, która zmieni ten świat, która myślę, że zmieni sposób, jak powinniśmy edukować młodych ludzi, y, która y, może w dalszym ciągu jeszcze bardziej dzielić społeczeństwa. To znaczy? To znaczy, jedni będą mieli dostęp. Y, 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 i będą mogli z tego korzystać. Jedni będą byli w stanie zrozumieć i lepiej wykorzystywać te sieci. Jedni będą w stanie zmienić swój profil edukacyjny i dostosować się do tego, co jest. Inni zostaną w starym systemie i w pewnym sensie no, przegrają. To nie brzmi optymistycznie. Nie, to po prostu, ja nie patrzę, czy to jest optymistyczne, czy nie jest optymistyczne. To jest moim zdaniem pewnego rodzaju sygnał, że zacznijmy zmieniać pewne systemy typu system edukacyjny, dlatego że no postęp jest błyskawiczny, jak OpenAI. W ciągu zdaje się dwóch miesięcy miało 100 milionów użytkowników, a takie firmy jak Google musiały czekać 4 lata. Więc to jednak pokazuje prędkość, w jaki sposób to wchodzi. A jednocześnie opór w tej chwili praktycznie każdy artykuł, jak piszę, to jest tam klauzula, czy korzystam ze sztucznej inteligencji. Jak robię recenzję, czy to możliwe, że autorzy korzystali ze sztucznej inteligencji. No więc. Ta sztuczna inteligencja stwarza olbrzymie możliwości również i artystom. Czego możemy spodziewać się w ciągu najbliższych lat od rozwoju neurotechnologii? Na pewno ona będzie się rozwijać, na pewno nasza wiedza będzie wzrastać. Na pewno uda nam się lepiej leczyć choroby neurologiczne, które jest około tysiąca. Pytanie znowu, czy ta wiedza będzie nadużywana na przykład w zastosowaniach militarnych, czy nie? Ja uważam, że po prostu neurotechnologie zmienią, zmienią naszą rzeczywistość. Zmienią naszą rzeczywistość. I nas, jako ludzi, jako gatunek? Nawet i tak, dlatego że Wszelkiego rodzaju prace typu to, co robi mask, czyli w zakresie mózg, komputer, interfejs zmieni możliwości. To, co robi metaversum, czyli inne rzeczywistości, w których człowiek będzie mógł egzystować i uciekać od, 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 od tej rzeczywistości codziennej. I jak już popatrzymy nawet... Na bardzo dalekim horyzoncie czasowym, jeżeli się uda stworzyć, mówię to może zająć dużo czasu, ale uda się stworzyć modele mózgu, jeżeli uda się kopiować, zmodelować i skopiować ludzką świadomość, to przecież będzie prowadziło do nieśmiertelności. To będzie prowadziło do nieśmiertelności, bo jak, jak nasza świadomość będzie egzystować jako, jako cyfrowa, bez ciała, Wtedy nie będzie żadnych chorób, nie będzie ograniczeń czasowych, będziemy mogli podróżować po wszechświecie. Może to jest science fiction, a może kiedyś do tego dojdzie. Tak, słuchając Panie Profesorze o tej nieśmiertelności, wracam myślami do takiej książki Stanisława Lema z 1955 roku, czy Pan Istnieje, Mr. Jones? I to było takie opowiadanie, gdzie Lem budował wizje transhumanistyczne. I zadawał na końcu pytanie, czy człowiek który tak silnie ingeruje w swoje własne struktury, jest jeszcze człowiekiem. I to pytanie chciałem zadać panu profesorowi. Czy my jeszcze w przyszłości, gdybając oczywiście, ale w przyszłości, walcząc o tą nieśmiertelność, będziemy jeszcze w ogóle mogli nazwać siebie ludźmi? Mi się wydaje, że to wszystko zależy od tego, jak ktoś powie, zdefiniuje, co to znaczy człowiek. Jeżeli człowiek to znaczy. Wszystko, co w tej chwili mamy i zmienimy jedną komórkę, już nie jesteśmy człowiekiem, no to oczywiście nie. Natomiast jeżeli człowiek, powiedzmy, będziemy to traktowali, że mamy protezę ręki czy nogi czy ucha, ale człowiek cały czas ma tą samą duszę, ma te same odczucia, uczucia to wydaje mi się, że w tym podejściu, czyli bardziej będziemy mówili o stronie duchowej, spirytualnej, a nie fizycznej, to ja bym powiedział, że człowiek w dalszym ciągu zostanie człowiekiem. Czyli zakładając, że to, 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 to kor, to, to, to sedno człowieka to jest, to, jest, to jest jego duchowość, to jego spiritualizm, to myślę, że w dalszym ciągu możemy uważać, że będziemy ludźmi z nadludzkimi możliwościami Fizyczno-intelektualnymi. Mówi Pan Profesor o nadludzkich o zdolnościach intelektualnych. Chciałem dopytać Pana Profesora, czym różni się mózg geniusza od mózgu przeciętnego człowieka? Dlaczego jedne jednostki są genialne, a drugie nie? To jest pytanie, które zawsze chciałem Panu Profesorowi zadać. No, ja nie badałem geniuszy i trudno mi na to pytanie odpowiedzieć ale może odnieśmy się do mózgu Einsteina. Ten mózg był badany, no i się okazało, że on wcale nie jest większy niż inne mózgi, jest taki sam. Natomiast jest pewien obszar w, w, w korze mózgowej, która się nazywa ciemieniowa tutaj, chyba dolny obszar, który jest odpowiedzialny za Wyobrażenia wizualne. I Einstein, Einstein miał ten obszar powiększony o 15%. Być może to tłumaczy. No ja w tym momencie popatrzyłem na, na swój mózg i mówię: O, ja też mam powiększony ten obszar. Nie jestem Einsteinem, ale, ale na pewno jest to fascynujące. Ja uważam, że znowu jest to taka hipoteza, której nie. Nie zbadałem, nie widziałem w literaturze, być może jest, być może nie, że właściwie wszyscy mamy podobne możliwości, no bo mamy podobną liczbę neuronów, ograniczoną, podobną objętością, przynajmniej średnią, te 1400 cm3. Wszystko inne to są przesunięcia na takiej krzywej gaussa, albo przesunięcia w kierunku geniuszy, albo przesunięcia w kierunku, w kierunku głupoty. I wiemy, że są sawanci, którzy no, mają genialne możliwości, a też mają pewne ograniczenia. I to jest właśnie to, to przesunięcie: albo jesteś na tej krzywej gaussa gdzieś tam w środku i jesteś człowiekiem normalnym, zdrowym, psychicznym, albo jesteś gdzieś po bokach tej krzywej gaussa i cię albo nazywają geniuszem, albo cię nazywają idiotą. Analizował pan e, profesor kiedyś, jak na neurotechnologię wpłynie, Rozwój komputerów kwantowych? Nie analizowałem, natomiast być może ich możliwości wpłyną na to, że będziemy mieli w końcu y, narzędzia, żeby ten mózg modelować. Bo jak powiedziałem, y, do tej pory właściwie y, superkomputery nie są wystarczająco mocne. Ten ostatni zeszłego roku Frontier ma wystarczająco dużo pamięci, żeby przynajmniej synaptomy zapamiętać, ale myślę, że może być w dalszym ciągu niewystarczający, jeśli chodzi o fizjologię i modelowanie procesów fizjologicznych w neuronach. Być może komputery kwantowe to zmienią. Ale w dalszym ciągu jest to na etapie rozwoju. Jest Pan autorem takiego dokumentu pokazującego Polskę jako możliwą przyszłą Dolinę Krzemową. Tam przedstawia Pan wizję rozwoju Polski. Czy to nie jest trochę utopia? Nie, ja uważam, że to jest... To jest... Nie tyle rzeczywistość, to jest konieczność. Jeżeli tego nie zrobimy, to właśnie będziemy cały czas... No właśnie, ale czego nie zrobimy? Jeżeli... Aha, czego nie zrobimy? No właśnie. może tak zacznijmy od początku. Ja byłem poza krajem przez 10 wieku. Nie tylko w Singapurze, ale byłem afiliowany do czterech uniwersytetów z pierwszej dziesiątki dziedzin, dziedzinowego rankingu szanghajskiego. Polskie uniwersytety wiemy, gdzie są. 400 500, tak? Więc y, nie tylko prowadziłem laboratorium międzynarodowe w Singapurze, ale i pracowałem na uniwersytetach w Stanach, w Singapurze i w Chinach. I moje doświadczenie było takie, że Polacy to jest naród zdolny i kreatywny. Ja też jestem tego przykładem. Nadzwyczajnie zdolny i kreatywny? Czy po prostu zdolny i kreatywny, jak każdy naród w jakimś sensie? Pytanie, co znaczy nadzwyczajnie, to możemy jakoś ilościowo ująć. Uważam, że ma potencjał olbrzymi i ten potencjał jest niewykorzystany. I dlatego mój wniosek z tych moich przemyśleń, to jest taki, że jak celem Polski i Polaków w przeszłości było odzyskanie niepodległości, wyzwolenie się od zaborców i innych okupantów. Tak samo celem teraźniejszości i przyszłości powinno być wyzwolenie własności intelektualnej tkwiącej w umysłach Polaków. I to był mój wniosek i wokół tego wniosku starałem się coś konkretnie zaproponować. I zaproponowałem, żeby utworzyć... Narodowe technopolis, dodałem H na końcu i było narodowe technopolisz, bo mamy Narodowy Stadion, Narodowy Teatr, Narodowa Opera, Narodowe Muzea, prawda, Narodowy ba 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 Balet. Nie mamy Narodowego Centrum Technologicznego. Jak ono powinno funkcjonować? Proponowałam, żeby utworzyć tam centra doskonałości od 10 do 20 prowadzonych przez wybitnych Polaków, czyli takich, którzy za granicą odnieśli sukces naukowy, innowacyjny i przedsiębiorczy. Prawda? Bo ja w moim przypadku mam ile, 71 patentów przyznanych 68 zgłoszonych, więc ja też dużo tej własności intelektualnej wyprodukowałem. I takich Polaków spotkałem kilku, którzy byliby chętni wrócić tu, utworzyć takie centra doskonałości, a wokół tych centrów gromadziłoby się naszą utalentowaną młodzież, która wygrywa różne olimpiady, czy informatyczne, czy biologiczne, czy matematyczne, a potem... Ci młode talenty wyjeżdżają z kraju i ten kraj krwawi. Dla pana profesora największym problemem dzisiaj u nas jest eksport polskich ekspertów za granicę? Nie nazwałbym tego problemem, ale myślę, że po prostu Polska krwawi. Bo tych ludzi tracimy często bezpowrotnie i nie dość, że nie pracują dla dobra naszej gospodarki, to pracują dla gospodarek konkurencyjnych. Natomiast problemem jest to, że mamy wspaniałe talenty, które często po prostu wykazują się poza granicami kraju. W kraju nie mogą się wykazać albo nie mają możliwości i nie mamy właściwej strategii, żeby, żeby te. Talenty wykorzystać, i myślę, że, że, że to jest bardzo smutne. Ja od lat staram się promować tą moją koncepcję budowy Polski Innowacyjnej, czyli wokół Technopolis, budować miejsca dla startupów, budować centralną Dolinę Krzemową połączoną z regionalnymi, a te regionalne znowu połączone z dolinkami lokalnymi, czyli taką całą sieć innowacyjną, żeby wykorzystać polskie talenty. Brak zrozumienia, brak docenienia, myślę, że to jest największym problemem, jaki tu widzę. Trafił taki dokument do premiera, do ministrów, bo w szufladzie nic nie zrobi. Próbował pan profesor spotkać się z premierem, mówiąc mu o tym pomyśle, o diagnozie problemów. Trafił do kilku wicepremierów osobiście. Z panem premierem to po pierwsze, trafił pośrednio z dwóch różnych źródeł albo z trzech. A jeszcze innym źródłem miałem przyjemność spotkać się z panem Marszałkiem Świętej Pamięci, seniorem Borawieckim. Bardzo mu się podobał pomysł. Dostał kopię, powiedział, że przekaże synowi. Za miesiąc rozmawiam, rozmawiam, dzwonię. Mówi: Przekazałem synowi, jest zajęty. Za pół roku spotykamy się w telewizji. No i pyta się pan marszałek Morawiecki, czy syn, czy pan premier się do pana profesora odezwał, mówię, no jeszcze nie, no więc na pewno trafił, ale były ważniejsze rzeczy do zrobienia i do Osobiście też panu prezydentowi wręczyłem przynajmniej wyciąg z tego projektu Executive Samary i trafiły do jego kancelarii. Jeden z biznesmenów kanadyjskich powiedział, że wysłał do wszystkich członków parlamentu i były kopie położone na siedzeniach w Sejmie. Fundacja Polonia, gdzie ten projekt ze cztery razy już znaczy promowałem i rozpoczynałem kongres, ich kongresy, w któregoś roku wzięła podpisy popierające ten projekt od wszystkich uczestników ich kongresu. Wysłali projekt do 20, znaczy prezes Fundacji wysłał projekt do 20 czasopis najważniejszych w Polsce dostał zero odpowiedzi. Może coś jest nie tak w tym projekcie, że nikt nie chce go przyjąć? E, no na pewno, chociaż e, często mi mówiono, e, panie profesorze, niech pan nie zmienia ani jednej linijki, projekt jest idealny. E, na szczęście no, byli ludzie, którzy no, byli zafascynowani, popierali między innymi e, nasz największy ekonomista świętej pamięci, profesor Witold Kierżun. Twarz postania Warszawskiego, czy na przykład pan reżyser Zanusi i wielu innych osób, i wiele innych organizacji. To wszystko w tym moim projekcie było w opisie, przynajmniej tym pełnym opisie, jaki wysyłałem, było, było ujęte. Dedykuje go pan Matką Polką. Zastanawiałem się, skąd taka inskrypcja, skąd taka dedykacja w tym dokumencie. No, żeby ich dzieci nie wyjeżdżały za granicę, a one żeby nie tęskniły za tymi dziećmi, tak przynajmniej wiem, jak było z moją matką, bardzo tęskniła, że byłem poza krajem i wyobrażam sobie, ból wielu, wielu matek, które, których dzieci muszą jechać, bo y, tu ich nie stać, na przykład miałem wspaniałego doktoranta, który zrobił Doktorat znaczy, robił u mnie w Singapurze, ale potem tu obronił w Polsce. Yy, y, skończył studia informatyczne i medyczne. Po doktoracie dostał 2400 zł. Wyjechał za granicę, oczywiście, mimo że wiedział, jakie są, więc no, no, to, jest, to jest rzeczywistość. No, są talenty, ale wypychamy. wypychamy. Nie potrafimy ja to, ich utrzymać znaczy, w Polsce. Znaczy, nie mamy strategii, bo przecież. To jest, mówię, oni mogą generować narodową własność intelektualną, tylko to wszystko trzeba inaczej ustawić. Ja, ja w swoim projekcie powiedziałem, jak to ustawić, na co położyć nacisk. Nie na publikację, tylko na generację narodowej własności intelektualnej. To, co robią w Singapurze, to, co robią w Szwajcarii, to, co robią w Izraelu. No Tak, a dzisiaj bardzo często działalność ośrodków akademickich opiera się na produkowaniu punktów. Za publikacje, które potem trafiają do szuflady. No, i jak teraz popatrzymy na, na punkty, ostatnio punkty były zmienione, jest nowa punktacja. Wiele polskich czasopism, które były za 20 punktów, jest teraz za 200. Co to znaczy 200 punktów? Takie czasopisma jak Nature czy Science, gdzie potrzeba lat i milionowych nakładów, żeby publikować, to opublikujesz w polskim czasopiśmie typu. Prawo wyznaniowe. Proszę? Zeszyty prawa wyznaniowego na przykład. Na przykład, czy, czy cement, wapno, beton i tak dalej. No, mogą być wspaniale, no, ale jak porównywać takie czasopisma z czyli Science i masz taką samą punktację i dostaniesz takie same finansowanie w Polsce. No więc, rzeczywistość. Co najbardziej tajemniczego znajduje się w ludzkim mózgu? Czym naukowcy się najbardziej fascynują? Zależy to, kto ma jaką specjalność i co kogo interesuje. Jednych interesuje bardziej budowa, struktura mózgu, bo wiemy, że mózg zawiera 100 miliardów neuronów i nie ma dwóch podobnych, prawda? Więc żeby je poklasyfikować, żeby zbudować atlas komórek nerwowych, to jest jeden kierunek. Inny kierunek na przykład to są obwody neuronowe, prawda? bo jest ich też bardzo dużo. Niektórzy oceniają 10 do potęgi milion, może i więcej, a wiemy, że w obserwowalnym przyświecie liczba cząsteczek jest tylko 10, tylko 10 do 80, więc jest to tak skomplikowane i każdy, każdy próbuje znaleźć miejsce dla, dla siebie. Jedni na przykład szukają duszy, inni szukają, gdzie jest dobro i zło, inni może by szukali, gdzie jest świadomość, jak funkcjonuje. Jest wiele pasjonujących. Co dzisiaj z takiego naukowego punktu widzenia jest najbardziej niewiadomym w ludzkim mózgu? Czego najsilniej nie wiemy? Trudno mi określić jedną jedyną rzecz. W dalszym ciągu nie wiemy, wielu rzeczy na temat budowy, w dalszym ciągu nie wiemy wielu rzeczy na temat funkcjonowania. Próbujemy je odkrywać, otwieramy jedne drzwi, za tymi drzwiami pojawiają się następne drzwi. Także myślę, że to jest spektrum różnych, różnych tematów, nad którymi ludzie pracują i dlatego sformułowano wiele olbrzymich projektów międzynarodowych. Długoterminowych, bardzo dobrze finansowanych. I jedni się skupiają na przykład na konektonomii, czyli na połączeniach mózgowych. Inni chcą budować atlasy mózgu z bardzo dużą rozdzielczością. Jeszcze inni chcą modelować fizjologię mózgu, komórki nerwowe w korze mózgowej, także wiele jest fajnych projektów. Ja na przykład jestem Częściowo zaangażowany w projekt, który nazywa się Synaps. Jest to konsorcjum krajów Azji, Pacyfiku i Australii, i oni chcą zbudować model mózgu na poziomie podkomórkowym, wykorzystując tomografię synchrotronową. To jest nowy rodzaj tomografii, który daje szansę, że będzie można zebrać dane dla całego ludzkiego mózgu i być może kiedyś będziemy mogli go tak zmodelować. Na razie próbowałam określić, jakie zasoby komputerowe byłyby potrzebne, żeby można było zapamiętać i przetworzyć ludzki mózg, przynajmniej z punktu widzenia jego morfologii. Jesteśmy w stanie stworzyć w najbliższej przyszłości kopię ludzkiego mózgu? Wierzy Pan Profesor, że to jest możliwe? Replikę, to jest może lepsze słowo? Kopię czy replikę? Myślę, że są tutaj dwie kwestie. Pierwsza, jak dokładną? Druga, kiedy? Z pewną dokładnością pewnie tak. Kiedy? Myślę, że nie szybko. Jak mówiłem ostatnio, próbowałem ocenić, jakie są zasoby komputerowe, jeśli chodzi o pamięć, jeśli chodzi o moc obliczeniową, nawet coś tam opublikowałem na ten temat. No praktycznie nie mamy, nie mamy takich zasobów komputerowych, żeby na przykład cały ludzki mózg zapamiętać. Dopiero w zeszłym roku w Stanach zbudowano komputer zwany Frontier, który jest na poziomie exascale, czyli exa to jest 10 do 18 potęgi flopów który mógłby zapamiętać tak zwany synaptom, czyli same połączenia w mózgu. Natomiast to w dalszym ciągu nie wystarcza, żeby zapamiętać konektom, czyli wszystkie obwody, które są w ludzkim mózgu. Czyli jeszcze technologicznie nie jesteśmy gotowi, nie mówiąc o tym, że są olbrzymie wyzwania. No i bardzo cieszę się, że mądre kraje inwestują w badania nad mózgiem i że się bardzo fajne projekty toczą. No właśnie, XXI wiek to jest wiek mózgu. Zastanawiam się, czy nie powinien być wiekiem sztucznej inteligencji, a nie wiekiem mózgu. Skąd to określenie dla naszego wieku, wieku mózgu? Myślę, że jest to kontynuacja dek dekady mózgu, która była w zeszłym wieku w latach 90. Ja w dalszym ciągu wierzę, że XXI wiek to wiek mózgu, to jest wiek y, neurotechnologii, które zmienią nasze życie. Sztuczna inteligencja częściowo korzysta z wiedzy na temat mózgu. Oczywiście wprowadziła sieci neuronowe, co jest tylko bardzo zgrubnym przybliżeniem, ale głównie korzysta z olbrzymich ilości danych. To jest siła sztucznej inteligencji. I bardzo dobrze, bo człowiek coraz więcej generuje danych, i bardzo dobrze, że jesteśmy te dane akumulować i wyciągać z niej wiedzę. Panie profesorze, jeszcze w tej pierwszej części naszej rozmowy o mózgu chciałem zapytać, ile prawdy jest w tym, że myśląc wykorzystujemy tylko kilkadziesiąt procent naszego mózgu? Słyszałem o jakichś kilku procent typu 10, ale dokładnie nie widziałem badań, to jest raz, a po drugie nie bardzo wiem, jakby to można było sprawdzić. Natomiast ważne jest, że Mózg posiada dużo tak zwanej redundancji, czyli po prostu ma zasoby, które trzyma, żeby je wykorzystać w sytuacjach jakichś trudnych, kryzysowych, chorobowych, żeby je wykorzystać w momencie, jak się mózg starzeje. Poza tym, mimo że w pewnym wieku neurony zaczynają obumierać, tworzy się więcej połączeń, więc w pewnym sensie ten mózg kompensuje, więc znalezienie liczby, która mówi taki procent mózgu jest używana, a taki nie, wydaje mi się trudne, jeśli w ogóle coś takiego jest, dlatego że uważam, że mózg nie lubi pustki, czyli jak jest część mózgu, która nie jest w jakiś sposób używana, jest zagospodarowana w inny sposób. Stworzył Pan profesor cyfrowy atlas mózgu. Czym jest cyfrowy atlas mózgu? W sumie stworzyłem 35 cyfrowych atlasów mózgu, a prototypów było około 50, także to były różne atlasy mózgu. Normalnie można powiedzieć, że atlas mózgu to jest tak jak zbiór map, tak jak map geograficznych. Ostatnio się często porównuje atlas mózgu do Google Maps. Dla mnie atlas mózgu jest troszkę czymś szerszym. Ja to de określam definiuję jako taka platforma, która umożliwia zbieranie, akumulowanie danych wiedzy o mózgu, która cały czas rośnie, więc atlas pozwala to ją akumulować, a jednocześnie prezentować te dane, współdzielić, a przede wszystkim Wykorzystywać w zastosowaniach edukacyjnych, w badaniach, w zastosowaniach klinicznych, no i w dalszym ciągu, żeby umożliwiał tworzenie, wyciąganie nowej wiedzy z tych danych. Czyli ja w ten sposób definiuję atlas i taki atlas powinien mieć przynajmniej cztery składniki. Pierwsze to są jego oczywiście zasoby typu model, to mogą być obrazy, to mogą być modele trójwymiarowe czy wielowymiarowe. Dalej powinna być baza danych, która baza wiedzy, czyli na przykład, żeby każdy element w tym atlasie nazwać, ale można i funkcję tych elementów określić, dysfunkcję, co się stanie, jak dany element się uszkodzi. Dalej potrzebne są narzędzia, żeby z tego atlasu korzystali, korzystała szeroka gama użytkowników w edukacji, w badaniach czy w zastosowaniach klinicznych. I ostatni komponent to, żeby taki atlas mógł rozszerzać użytkownik. Nie jakiś programista, nie jakaś firma, tylko użytkownik typu chirurg ma nowe dane, neurolog ma nowe dane, powinien do tego atlasu, do tego atlasu te dane sobie wprowadzić. I ja tego typu atlasy. Budowałem, biorąc, mając na uwadze właśnie tego typu zrozumienie. Był Pan w profesor w tym pierwszy na świecie w, w takim ujęciu? W takim ujęciu tak. Natomiast oczywiście atlasy były robione, zwłaszcza do edukacji, zanim ja się nimi zająłem, ale wydaje mi się, że byłem pierwszy, który wprowadziłem atlasy do zastosowań klinicznych, głównie chirurgicznych. W sumie nasze atlasy zostały wylicencjonowane do 67 firm i instytucji, ja mówię o licencjach z laboratorium naukowego, nie z jakiejś dużej firmy, z czego 13 firm chirurgicznych, w tym największe typu Metronix, Brainlab czy Elekta wykorzystują moje atlasy. Czyli możemy powiedzieć, że te atlasy dzisiaj są wykorzystywane w praktyce klinicznej? Te atlasy są wykorzystywane w, pra w praktyce klinicznej, absolutnie tak. Inne atlasy są wykorzystywane w edukacji. Na przykład ostatnio zostałem zaproszony, żeby uaktualnić rozdział w anatomii Greja, czyli z Anatomy, to jest taka Biblia lekarza. Czyli tam materiał z moich atlasów będzie umieszczony w najnowszym, 43. wydaniu. No więc ich zastosowanie rzeczywiście szerokie. Skąd w ogóle u pana profesora urodziła się potrzeba tworzenia takich atlasów? Z potrzeby przeżycia. Z potrzeby przeżycia, gdyż w Polsce pracowałem w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstaw Informatyki. No i głównie zajmowałem się publikacjami, bo to było wyzwanie dla polskiego krajowego naukowca. W pewnym momencie wyjechałem do Singapuru na rok jako naukowiec wizytujący. No i żeby przetrwać, trzeba było spełnić warunki, jakie oni sobie życzyli. I jak po tym roku zostałem dłużej, to oczywiście próbowałem wiele różnych projektów ale szukałem takich projektów, które pozwolą mi jak najbardziej spełnić oczekiwania, które stawia przede mną Instytut Singapurski. I oczywiście tych projektów było wiele, różnych. Ja chciałem się zajmować zastosowaniami medycznymi. Co nam to umożliwiło, to żeśmy podpisali współpracę z Johns Hopkins Hospital, to jest najlepszy szpital amerykański kliniczny. No, i w ramach tego projektu były różne możliwości. Można było się zajmować kraniotomią, można się było zajmować chorobami serca. Mózg też był. Ja wybrałem najtrudniejszy mózg, bo uważałem, że oczywiście na nim się w ogóle nie znałem, ale uważałem, że będę miał najmniej konkurencji. I będę mógł się najbardziej wykazać. No i ta strategia była dobra. No i na samym początku pojechałem do Johns Hopkins na półtora miesiąca. Mówię, o, pojadę, mam listę stu pytań. To oczywiście porozmawiam z lekarzami. A rzeczywistość była troszkę inna, bo oczywiście na co dzień mogłem rozmawiać z innymi programistami, z innymi naukowcami. Ale na neuroradiologa czekałem trzy tygodnie, i przyszedł na pół godziny na lunch, a na neurochirurga pięć tygodni, przyszedł na pięć minut, bo jego pager go wezwał na... z powrotem. No więc po tej półtora miesiąca wyjeżdżałem i mówię: Chcesz pewne rzeczy zrobić, naucz się tego sam i zrób to sam. I tak zacząłem funkcjonować. Ale dlaczego akurat trafiło na atlasy? Dlatego, że próbowałam różne projekty, ale Atlas, okazał się, Atlas Mózgu okazał się najwdzięczniejszy. Wtedy byliśmy częścią nus czyli National University of Singapore, czyli Narodowego Uniwersytetu Singapurskiego. No i oni mieli taki plan, że chcieli, że do roku 2000 będzie jeden produkt z Uniwersytetu Globalnego. No i mnie się udało taki w 1997 wypuścić, także było fajnie. Poza tym dostaliśmy pierwszą nagrodę od Amerykańskiego Stowarzyszenia Neuroradiologii, więc to była taka zachęta. I dalej, jak atlasy mózgu rozwijałem, to ten atlas zawsze się odwdzięczał. Zawsze się odwdzięczał nagrodą, kolejnym produktem, potem kolejną licencją. Oczywiście. Było to naturalne, że dlaczego robimy atlasy mózgu. Zróbmy inne. I robiliśmy wątrobę, serce, orbitę, klatkę piersiową. Żaden z tych innych atlasów się tym nie odwdzięczył. Nie odwdzięczył się nagrodą, nie odwdzięczył się zainteresowaniem. No i ten siłą rzeczy kontynuował. Czyli to nie było tak, że na początku ja miałam wizję, lub my tak. Ja na początku określiłem proces, jak robić, żeby Spełniać wymagania, czyli tak zwane KPI i Performance Indicators, czyli główne wskaźniki, jakie chciała moja instytucja, a to była nie tylko praca naukowa, nie tylko publikacja, ale i patenty, i produkty, i komercjalizacja i tak dalej. Mówi pan profesor, że one się odwdzięczają. To wynika z tego, że my jesteśmy wszyscy tak społecznie głodni wiedzą o tym, jak funkcjonuje nasz mózg? W tym przypadku one się odwdzięczały w tym sensie, że pozwoliły mi. Osiągać wskaźniki, jakie były oczekiwane od mojej instytucji, to jest raz, a po drugie, dawały mnie osobiście satysfakcję, że robię rzeczy, które są potrzebne, pożyteczne, że nie tylko produkuję jakieś artykuły i po tych artykułach produkuję następne, nic z tego nie wynika, tylko że pomagam konkretnym ludziom, że jak. Po... Pamięta Pan profesor historię takiej osoby, konkretnej jakiejś, której życie Pan uratował tym atlasem? To znaczy ja akurat z osobami, które były leczone, się nie spotykałem. Natomiast yy, z punktu widzenia np. edukacyjnego, jak miałem prezentację na dużych spotkaniach klinicznych, przychodzili ludzie i często wracali, wracali. Ja mówię, czy coś jeszcze wytłumaczyć? Nie. My chcemy na to popatrzeć, bo to jest takie piękne. Z punktu widzenia klinicznego, to jak mówiłem, największe firmy z tego korzystają, łącznie z Metronik, to jest w ogóle największa firma nie tylko chirurgiczna, ale i medyczna. To kilka lat temu dostaliśmy od nich list, to mówili, że leczyli 100 tysięcy pacjentów za pomocą tego atlasu. No to było kilka lat temu, także do tej pory na pewno te liczby są większe, ale ich, ale ich nie mam w ręku. Mówił Pan Profesor o tym, że obok atlasów mózgu autorstwa Pana Profesora mamy na świecie jeszcze różne inne atlasy mózgu. Czym one się różnią? To moje pytanie też dotyczy tego, gdzie jest ten pierwiastek innowacyjności w Pana profesora projekcie. One się różnią różnymi czynnikami, między innymi może być to zawartość, może, to mogą być różnice, jeśli chodzi o funkcje. Przykładowo w Stanach buduje się duży atlas konektomu, czyli połączeń w mózgu, prawda? Są to w dalszym ciągu połączenia na poziomie makro czy meso. To, co chce robić Synaps, to konsorcjum, o którym wspominałem, Azji i Pacyfiku, <laughs> chce to zrobić na poziomie mikro i nano. Czyli jest, jest różnica na poziomie skali. W, w Europie jest duży projekt Big Brain, gdzie się próbuje budować atlas mózgu o bardzo wysokiej rozdzielczości. Czyli kroi się chyba około 10 mózgów yy, i oczywiście już martwych. Z bardzo dużą rozdzielczością rzędu kilku mikronów, żeby pewne szczegóły dostać. Moje atlasy były, przynajmniej te najnowsze wersje, były z wykorzystaniem mojego własnego mózgu, czyli żyjącego mózgu, mózgu rozszerzonego do, do, do głowy i szyi, czyli to jest nie tylko mózg, nie tylko mózg w sensie kory mózgowej czy struktur, ale i dołoży, do, dołączyłem tam połączenia mózgowe, dołączyłem y, y, arterie wewnątrzczaszkowe, system y, żylny wewnątrzczaszkowy, zewnątrzczaszkowy, dołożyłem y, nerwy czaszkowe, samą czaszkę, mięśnie, gruczoły, także to było rozwinięte poza głowę, dlatego że uważałem, że jeżeli na przykład chirurg chciałby wykorzystać do, zresztą chirurdzy z których korzystali właśnie z tego atlasu do symulacji operacji chirurgicznych czy do uczenia rezydentów, to właśnie tego typu atlas jest potrzebny. W Szwajcarii w Lozannie jest tak zwany projekt Blue Brain i tam się próbuje symulować poszczególne neurony albo całe takie. Połączenia neuronów w korze mózgowej na poziomie fizjologii i znowu wymaga to olbrzymich mocy obliczeniowych. Jest szereg modeli neuronu. Wykorzystując te modele, symuluje się działanie. Także różne obszary, różne zakresy, różne skale są wykorzystywane. Czyli można powiedzieć, że podzielił się Pan profesor swoim mózgiem z całym światem? W pewnym sensie tak, dlatego no ja czasami mówię, zresztą to jest to zdanie chyba na mojej tam stronie internetowej, że cieszę się, że zarówno mój mózg, jak i mój umysł może służyć ludzkości i z moim mózgiem to, mój mózg ja mogę sobie kroić, rozkładać na kawałki, składać z powrotem, robić to kilkakrotnie. Yy, nie uszkadzając danego delikwenta. Nie bał się pan profesor? Yy, jakoś nie. Zresztą kilka razy mnie pytano, jak byłem w skanerze na przykład siedmioteslowym, jak się czułem, czy się nie bałem. Nie, miałem długie sesje i starałem się jak najspokojniej yy, yy, w tych skanerach być, yy, żeby wyszły jak najlepsze dane. Zresztą tych skanów to może było około 20 i one zostały poskładane i dzięki temu ten Atlas, ten przynajmniej najnowsze 5 wersji Atlasów trójwymiarowych, on był po prostu budowany krok po kroku i produkty były też krok po kroku robione z coraz większym zakresem. Jakby pan profesor miał dzisiaj tutaj przewidywać, nie wiem, za 50 lat ktoś będzie tą rozmowę słuchał. Kiedy taką nieśmiertelność moglibyśmy uzyskać? Yy, nie uważam, że w tym stuleciu. Yy, przy czym mimo że to jest bardzo obiecujące, bo oczywiście albo eliminuje straszne. choroby, ale z drugiej strony mamy tą ciemną stronę, prawda? Ktoś będzie mógł mnie zedytować albo po prostu skasować. To życzymy sobie, żeby nikt nas nie kasował, a przynajmniej w trakcie oglądania tej rozmowy. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo za, za tą rozmowę. Panie profesorze, gdzie możemy e, poczytać na temat e, osiągnięć naukowych pana profesora? Wiem, że ma pan dwie strony internetowe. Możemy zaprosić naszych widzów do wejścia na nie. Jedna strona nazywa się jest po prostu moje imię i nazwisko, czyli www.wiesławnowiński.com ale tam jest ogólnie moje takie skrócone Biodata, ale oprócz tego stworzyłem dla ludzi, dla zwykłych użytkowników olbrzymią galerię mózgów. Ona się nazywa NowinBrain, czyli po polsku nowinbrain.org. I tam jest w tej chwili ponad 8200 obrazów mózgu różnych y, fajnych, trójwymiarowych obrazów, korzystają z tego użytkownicy prawie 90 krajów. Y, ponieważ po powrocie z zagranicy przyjechałam, chciałam coś zrobić dla Polski. No nie udało mi się tego zrobić. Nie ma zainteresowania. To mówię w dalszym ciągu chcę robić pewne rzeczy dla świata, dla, dla ludzi zainteresowanych y, mózgiem, chcąc dowiedzieć się więcej o, o mózgu, także. Zwłaszcza tą drugą galerię bardzo polecam. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę i zachęcamy do odwiedzania stron internetowych i śledzenia aktywności dziękuję pana profesora. Dziękuję profesora. I trzymamy oczywiście kciuki za tą polską Dolinę Krzemową. Ja też się po tym podpisuję. i też. Dziękuję, dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że kiedyś się zdarzy. Im później, tym gorzej, bo, bo świat nam ucieka, a my, a my czekamy z decyzją.